Dobra, cześć, witajcie w kolejnym, trzecim odcinku z Enemy Front i ogarnąłem troszkę sytuację właśnie z tym przebiciem takim w sensie klawiaturę i myszkę. Myślę, że teraz będzie już wszystko ok, ponieważ zrobiłem taką jedną opcję. Myślę, że będzie na 99,9% będzie lepiej. Także kontynuujemy, lecimy dalej. Gdzieś tu nie wiem, co słyszę. Czemu ich nie mogę oznaczyć? Dobra. Nikt nie zginął. Super, nikt nie zginął od tego granatu. Okej. Jak na razie idzie całkiem spoko. Verlod. Sprawdźmy Verloda, fajnie wygląda. Jest taki z tłumikiem chyba. Luger, Lugera nie chcę. MP40. Aha, bo ja tutaj mam już kara, tylko mam z lunetą. W zasadzie to wolę tego bez lunety, szczerze powiedziawszy. Dobra. Chodźmy z tym Velrodem. Tam mamy kogoś zabić. Tam gdzieś jest chyba ten oficer, co przesłuchuje tą laskę. Fuck this. Ma taki śmiesznie, jak się strzeli. Trzeba go jakby tak, taki z, jakby nie miał zamka dwutaktowego. God damn it. Tam jeszcze gdzieś za tą stodołą chyba są. Kurczę, tu czołg słyszę, czy mi się tylko wydaje? Jakąś ciężarówkę. God damn it. Tu jeszcze jest. I tam wszędzie są, kurde. Posiłki, what? Posiłki przyjechały, przysiłki. Ammo, uzupełnij ammo, ammo. Czy on tam jest w środku gdzieś? No tak, w środku jest. Dobra. To był nawet ten oficer, którego mieliśmy zastrzelić. Okej. Okay. Granat. Dobrze. Kwatera nie jest daleko stąd. What? Dobra. Musimy się do kwatery udać. Ciekawe, czy ją będziemy dali odbić. Dali radę. Tutaj nic ciekawego na razie nie widać. Niemców też nie ma. O cholera.
Kontakt! Kurde, miałem wrażenie, że za mną jest jakiś... Dziwnie, dziwnie jest rozłożone te dźwięki, szczerze powiedziawszy, naprawdę dziwne. Mam wrażenie, że gdzieś koło mnie jest za mną, a on jest przede mną daleko. Dobra, nie chcę tego kara z lunetą. Dużo lepiej mi się gra bez lunety i szybsze ładowanie, dwa plusy. Tam jest jakaś... O, ktoś mnie widzi. A, tam na górze są. Cholera, snajperzy. O cholera. Tam co w ogóle jest, jakiś ptak. Dobra, gdzie są snajperzy? Już się nie mogę doczekać na nich. Tam gdzieś jest jakiś snajper? Chyba nie. Próbujemy tego po cichu zabić. Tam gdzieś na tych ruinach muszą być snajperzy, jak cholera. Tego oni mi tak mówili. Okej, on sobie tam przeszedł. Się wraca, goddammit. Nie zobaczy tego, mam nadzieję. Ktoś mnie widzi. No to ja ginę. Ale się zbugowało ciało. Fuck. Dajcie mi kontrolę nad postacią. Jest ten snajper. Kurde, nie widzę ich w ogóle. Gdzie jest tutaj ten jeden? Tutaj jest. Dobra, ammo. Ammo jak najbardziej przydatna rzecz, szczególnie do kara. Naprawdę polubiłem tą broń. Ale dostał. Się ciało w ogóle zbugowało. Cholera, tu jest jeszcze. Dobra, trzeba reloada szybkiego zrobić. Dobra, ten padł. Ten też. Ten tu w ogóle jak śmiesznie został, oparł się o tą półkę. Okej, tu mogę się schować. Tam gdzieś na górze jest jakiś snajper. Okej, okay, jeszcze jeden tam jest. Tutaj. Okej, okay, wszyscy? Chyba wszyscy. Powoli tylko teraz trzeba zejść, okej. Okay. Dobra, do kara chyba full ammo, bo mi już nie podnosi nawet. Chociaż teraz powinno coś podnieść. Okej. Okay. 19 to jeszcze nie jest zupełnie full, ale już prawie. Dobra, gdzie ja teraz mam iść? O, ktoś mnie znowu widzi. O, goddammit, jak ja tego nie trafiłem.
Tu przeszedł gdzieś. Dobra, gdzie to tam gdzieś u góry jest? Chyba tędy muszę iść, bo tu innej opcji nie widziałem. No dobra, to chodźmy. W porządku, Hawkins. Jeśli ty i Obraak chcecie wyjść z tego cało, musisz zabić każdego pieprzonego hitlerowca, jakiego zobaczysz. O, zlikwiduj wszystkich wrogów. Już mnie zauważyli? Szybcy są. Powiedz mi to, co chcę usłyszeć, Obraak, albo on umrze. Gadaj! Nigdy! Nigdy nas nie złamiecie! Ja chcę! O, what the hell, dostałem od snajpera, kurde, w głowę chyba. God donut, pierwszy dead. Jeśli ty i Obraak chcecie wyjść z tego cało. Dobra, biorę kara. Musisz zabić każdego pieprzonego hitlerowca, jakiego zobaczysz. Okej, mam też granaty, dobrze wiedzieć. Tam jest jakiś? Dlaczego go nie trafię? Jak to ognia? Co ognia? Kolejne pociski są dla ciebie! Niczego się ode mnie nie dowiesz! Czegokolwiek byś nie zrobił! Okej, jeszcze dwóch. Dobra. Wow, wow, wow! O cholera, już się bałem, że zginę. Okej. Chill, we got this. Nic nie wiem, żeby wyważyć. Kurde. Iń. No, gdzie się jego ciało pojawiło? Co się stało z jego ciałem? Masakra. Jesteś Robert Hawkins, tak? Ta. A gdzie jest Dibua? A, znajdziemy go skulonego w jakiejś dziurze. Hej! Ale umowa obowiązuje. Być może. Hej! Hawkins! Dzięki Bogu! Josephine zabierze cię na szwajcarską granicę, tak jak ustaliliśmy. Ej, to mój aparat! W Szwajcarii nie znajdziesz tematów na artykuł. Ty idziesz, aparat zostaje. I co zamierzasz zrobić? Zostaje. Wiem, czym się zajmę. Będę dokumentował działania ruchu oporu od środka. W końcu mam temat, który nada się na pierwsze strony gazet. Więc o to chodzi, co? Wszyscy walczymy dla twojej rozrywki? Dla twojej kariery? Posłuchaj, złotko. Wszyscy bierzemy udział w tej wojnie. Gdy chodzi o pokonanie nazistów, forma walki nie ma znaczenia. Być może. Ale jeśli zginę, będę wiedziała, że ginę za sprawę, w którą wierzę. Rozumiesz to? No dobra, więc udało się mu ratować. Ona gdzieś tam bierze do Szwajcarii tego zioma, a my zostaliśmy. Będziemy pewnie kręcić film albo zdjęcia robić. Tak. Dobra. Co tu widzę? Jakiś kościół? Ale to jest ten, co przejęliśmy wtedy. Okej, enter. Przed wojną każdy był kimś innym. Jasne. A co z tobą? Co robiłeś przed całym tym szaleństwem? Byłem samotnym buchalterem. Naprawdę? Tak. Każdego ranka oceniałem, czy moja firma przetrwa niemiecką okupację. W końcu miałem dość i wtedy wstąpiłem... Niemcy szykują kontratak! Powiedz, rachmistrzu,
Jakie mamy szanse? Jak zwykle, mamy przejebane. Dobry komentarz. Ok, czyli kontratak. Jesteśmy już normalnie teraz w teraźniejszości, że tak powiem. Atakują! Ogień tędy! Jak wygląda sytuacja? Rozwiadowcy! Rozpoznanie walką! Nie możemy pozwolić, by któryś z tych skurczybyków przedostał się przez nasze linie! Spory oddział! Wow. Tomek! Nie. Gdzie? He's dead. Pięknie się z tego strzela, naprawdę. Smykajcie! Dobra. Musimy się utrzymać za wszelką cenę. Von Bach próbuje wbić klin pomiędzy dwie opanowane przez nas dzielnice. Jeśli się wycofamy, nie pokroją nas na kawałeczki. Hawkins, pospiesz się! Idę. Chill. Aha, okej. Gdzie na wieżę? Gdzie ja mam iść? Jak na wieżę? Gdzie na wieżę? Aha, dobra, tutaj. Ale dobra, snajperską, tylko że nie mam snajpery. Coś ciekawego? Nic, dobra, tu muszę iść. Na ulicy przygotowaliśmy dla nich niespodziankę. Beczki i skrzynie z amunicją. Jedno trafienie i wielkie pół! Uważaj na niemieckich snajperów. Nieźle nam dają popalić. Gdzie są niemieccy snajperzy? Mogę ich tu gdzieś jakoś oznaczyć. Okej. Przygotowali tutaj ten. Dziwne, że oni tak chodzą koło tego, w ogóle tego nie widzieli. Cholera. Zbliża się transporter. Ło, hedzik. Gdzie są jeszcze snajperzy? Kurde, strzela ktoś dookoła, ja nikogo nie widzę. God damn it. Tak, mam go. Mam go. Jakiś oficer. Z dead. A ten co, stoi tylko i co? I zniszczę wroga za pomocą albo zapalających. Dobra, a gdzie mam jakiegoś pancer Shreka? Cholera! Czołg po prawej! Wynoś się z tej wieży! Dalej szybko! Okej. Poszukaj butelek zapalających! W tamtej wyrwie z przodu chyba jest Panzerfaust! Rozumiem! Wyrwie z przodu. Kurde, gdzie jest wyrwa z przodu? Nie rozumiem. Cholera. Poważna sprawa. Widziałem Panzerfausta. Osłaniaj mnie. Spróbuję go zdobyć. Ruszaj!
okej tutaj. Dobra, dobra, dobra. Bier tą animację. Ten, co on tu robił w ogóle? Okej. Było blisko. Wykonane, okej. Znowu idą z tyłu chyba. O cholera, przez swojego strzeliłem. Ale celownik głupi. Celownik jest naprawdę słaby. Okej. Ostatni? To był ostatni! Okej. Dej. Co jest? Aha, okej, skończyła się misja. No dobrze, idealnie. Zobaczcie, czy nikt nie jest ranny. Sprawdźcie stan amunicji. To jeszcze nie koniec! Jezu, nie wiem, ile jeszcze wytrzymamy. Ile będzie trzeba. Nie oddamy im kościoła. Gdzie są posiłki? Przygwożdżone kilka budynków stąd. W porządku. Musimy się przygotować na... Wow! No pięknie. Dobra. Skończymy tutaj odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, oceńcie film i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się. Cześć.